Dobry wieczór. 17 września. Witam w alternatywnym informacyjnym programie Global News, którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji. A za nami kolejny ciekawy tydzień wydarzeń, który warto skomentować z perspektywy egzystencji tak zwanych elit, elit bankowych. Informacje, które co tydzień przedstawiam w Państwu w programie na żywo, w telewizji Wolna Ludzkość, możecie dokładnie prześledzić na mojej stronie polskaświadoma.pl. Tymczasem przejdę tradycyjnie do naszego podwórka. W tym tygodniu w zasadzie można będzie przeanalizować co nieco na początek to, co się dzieje oczywiście w Solidarności, gdyż no, wielu czekało na przełom, wielu spodziewało się wielkich demonstracji. Wrześniowe dni protestu, szczególnie sobotnia demonstracja w Warszawie, była wielkim naszym sukcesem, właściwie sukcesem całego polskiego ruchu związkowego. Potwierdziło się, że umiemy być solidarni w obronie sprawach najważniejszych. Teza, że jedynym sukcesem rządów Tuska jest zjednoczenie polskich związków zawodowych, stała się faktem. Tak Duda podziękował związkowcom w sobotę 14 września. Blisko 200 tysięcy związkowców przemaszerowało w pokojowej demonstracji ulicami Warszawy. Serce mi się radowało, że wreszcie Polacy się przebudzili. Skoro nie ma w Polsce autentycznego dialogu społecznego, pozostaje nam jedynie ulica. Dlatego przyjechaliśmy wykrzyczeć nasz sprzeciw wobec antyprawicowych i antyspołecznych, antydemokratycznych posunięć rządu. W imieniu Komisji Krajowej Solidarności chcę podziękować organizatorom, związkowcom i wszystkim uczestnikom manifestacji. To dzięki Wam cała czterodniowa akcja przebiegała tak sprawnie, bezpiecznie i imponująco. Pokazaliśmy, że potrafimy być solidarni i zorganizowani. Serdecznie Wam za to dziękuję. Wszystko oczywiście przebiegło w takiej rodzinnej, można powiedzieć, nas atmosferze solidarności. No ale teraz tylko pytanie, czy coś to dało, czy w jakiś sposób to, co Solidarność zamierza dalej robić, będzie miało jakiekolwiek przełożenie na zmianę sytuacji ekonomicznej w kraju? Moim zdaniem nie. A dlaczego? Ponieważ po cichu zaczynam coraz bardziej rozważać taką opcję, że jednak przewodniczący Duda nie jest tym, kim wydaje się wszystkim, i mam takie wrażenie, że jednak cała ta jego akcja, całe to jego zaangażowanie jest w pewnym sensie wentylem bezpieczeństwa rządu i być może już niedługo będziemy mieli ku temu okazję, aby rzeczywiście wyciągnąć podobne wnioski, gdyż moim zdaniem te protesty, bynajmniej już w mediach, całkowicie, można powiedzieć, zniknęły. Można powiedzieć, że w zasadzie już się tego nie komentuje, wręcz ignoruje się to. Oczywiście Duda wierzy w sukces swoich protestów, zakłada również, że będą dalsze kroki, które mają na celu obalenie tego rządu, i co ciekawe, nie będzie z tym zwlekał do wiosny, zatem prawdopodobnie będziemy mieli nasilenie się protestów, być może w jakiś sposób będą one dodatkowo właśnie podsycane przez szefa Solidarności. Być może o to rządzącym przecież chodzi. Pamiętajcie, że Tuskowi i całej ekipie rządzącej zależy na krwawych zamieszkach właśnie po to, aby przykręcić śrubę jeszcze bardziej Polakom i tym samym całkowicie zlikwidować jakąkolwiek opozycję, ponieważ nie jest moim zdaniem celem tutaj jakiekolwiek wywołanie zamieszek, tylko tworzenie oczywiście alternatywy w postaci własnej ekonomii, własnej, można powiedzieć, drogi ku jakiemuś lepszemu jutru. Aczkolwiek będę mówił o tym za moment. Najpierw przeczytam Wam kilka ciekawych raportów dotyczących naszej ekonomii, abyście mieli być może lepsze wyobrażenie sobie tego, co tutaj się w najbliższych miesiącach będzie rozgrywać. Ostatnio w związku z lecącymi na łeb, na szyję notowaniami Tuska, kierowanego przez niego rządu, ale i popierającej go platformy, zatrudnieni w kancelarii PR-owcy coraz bardziej rozpaczliwie poszukują jakiejś cudownej broni, która by te niekorzystne tendencje zatrzymała, a być może i odwróciła.
Takim show miało być wystąpienie Tuska na forum ekonomicznym w Krynicy, o którym informowałem na początku tego miesiąca, w którym to o dużych i wręcz nienaturalnych emocjach, ni mniej, ni więcej, tylko zapowiedział koniec kryzysu w Polsce. Jednak poważną słabością jego wywodu przedstawionego na forum była wyraźna, logiczna sprzeczność, bowiem najpierw mówił, że wręcz łomotał kryzys do polskich drzwi, ale nie dostał do naszego kraju wpuszczony, a parę chwil później ogłosił, że kryzys jednak skończył się, więc chyba wcześniej musiał zahaczyć o polską gospodarkę. Jednak jeszcze większym uderzeniem w wiarygodność przekonania premiera było zaprezentowane przez GUS mniej więcej w tym samym czasie danych dotyczących kształtowania się czynników wpływających na wzrost PKB w drugim kwartale tego roku w porównaniu z kwartałami wcześniejszymi, które niestety nie napawają optymizmem, bowiem głębsza analiza tendencji w polskiej gospodarce pokazuje, że nieodpowiedzialna polityka rządu w ciągu ostatnich 4 kwartałów wytłumiła najważniejsze krajowe czynniki wzrostu, takie jak konsumpcja i inwestycje, od których zależy blisko 2/3 wzrostu krajowego PKB. W polskiej gospodarce nie ma żadnego światełka w tunelu, trudno więc mówić o końcu kryzysu, a główne czynniki wzrostowe, takie jak konsumpcja indywidualna, inwestycje, kołatają w okolicach zera albo są wyraźnie pod kreską. Skoro z końcem kryzysu się nie udało, to rządowi PR-owcy szukają innych, tym razem nie tak już spektakularnych wydarzeń, żeby wytłoczyć w głowy Polaków coraz bardziej nieprzyjaznych rządowi Tuska, że premier jednak interesuje się ich losem, bo szybko podejmuje decyzje, które ten los mają poprawić. Skoro z końcem kryzysu nie udało się, to rządowi PR-owcy kombinują inaczej. W poprzednim tygodniu premier Tusk był więc na targach sprzętu górniczego w Katowicach i wykorzystał tę okazję do zakomunikowania Polakom, że jego rząd będzie jednak stawiał na węgiel. Bez żadnych zahamowań mówi to człowiek, który podpisując w imieniu naszego kraju w grudniu 2008 roku w Brukseli pakt klimatyczno-energetyczny doprowadził do tego, że węgiel będzie coraz mocniej wypychany z polskiej gospodarki. Tyle tylko, że unijny pakiet klimatyczny negatywnie odbije się na polskiej gospodarce i spowoduje zamknięcie większości elektrowni węglowych. Mówili to związkowcy oraz eksperci podczas debaty dotyczącej przemysłu zorganizowanej w miasteczku związkowym przed gmachem Sejmu. W Polsce w ostatnich latach w ogóle nie dyskutuje się o energetyce, w tym między innymi jak można ją wzmacniać, abyśmy stali się konkurencyjni. Pakiet energetyczny niestety spowoduje zamknięcie większości polskich elektrowni węglowych. Cóż, nieustające pasmo sukcesów rządu Tuska trwa, efekty widać coraz lepiej, katastrofa w budżecie na 2013 rok, likwidacja progów ostrożnościowych, przepraszam, skok na kasę zgromadzoną w drugim filarze, katastrofa w innowacyjności polskich firm. Do tego mamy sukcesy opisane w najnowszym raporcie o konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego. W ciągu zaledwie roku Polska spadła w kategorii efektywności rynku pracy z 57 na 80 miejsce i jest to najgorsza pozycja, jaką zajmuje wśród wszystkich kategorii indeksu konkurencyjności. No, co takiego się stało, że spadliśmy aż o 23 miejsca w ciągu roku? W większości kategorii tego indeksu odnotowaliśmy spadki lub jesteśmy bardzo daleko. Silnie uregulowane praktyki zatrudniania i zwalniania lokują nas na 112 miejscu na świecie, to jest spadek ze 103. Koszty zwolnień 91 miejsce, spadek z 38. Relacja płacy i wydajności 45 miejsce, spadek z 39. Mam tu więcej tych spadków, aczkolwiek skracając powiem, w 2013 roku pojawiły się nowe pytanie o wpływ podatków na decyzję o zatrudnieniu. Oceniono, że w Polsce podatki fatalnie wpływają na zatrudnienie i Polska zajęła w tej kategorii 105 miejsce. Przypomnijmy, że ten ranking powstaje na podstawie opinii 14 tysięcy członków zarządów firm z całego świata, z czego ponad 200 w Polsce. Polski biznes ocenia, że rynek pracy w Polsce jest niszczony przez wysokie podatki i nadmierne regulacje, co powoduje ucieczkę talentów z Polski. Także ta ocena dramatycznie się pogorszyła w ciągu roku, a więc co gorsza, Polska nie jest w stanie przyciągnąć uzdolnionych osób z innych krajów, co w zasadzie uniemożliwia osiągnięcie jakichkolwiek tutaj sukcesów. Także mam nadzieję, że następny raport jeszcze bardziej pokaże Wam tutaj, co tu się tak naprawdę dzieje. Załamanie produkcji budowlano-montażowej, osłabienie wielu branż przemysłu, zatory płatnicze, wysokie bezrobocie, spadek wynagrodzeń, drożyzna i długi to obraz Polski, jaki wyłania się z dokumentu Rady Ministrów.
Niewiele ma on wspólnego z lansowaną przez rząd tezą o tym, że Polska przeszła przez kryzys bez strat i tak wynika z ustaleń Gazety Polskiej codziennie. Premier Tusk ogłosił 2 tygodnie temu koniec kryzysu, który, jak mówił, łomotał do naszych drzwi, ale ich nie wyważył. Jaka faktycznie sytuacja, pokazuje dokument przyjęty w tym miesiącu przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu, a dotyczący rolnictwa. W części poświęconej ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce raport stwierdza, że nie udało się uniknąć negatywnego wpływu niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych osłabiających koniunkturę w naszym kraju. Rząd, opisując stan polskiej gospodarki, boi się używać słowa kryzys, ale stwierdza, że skutek potęgującej się bariery popytowej, czyli po prostu braku nabywców, załamała się produkcja budowlano-montażowa i osłabiło się wiele branż przemysłu. Spadły przewozy prawie wszystkimi środkami transportu. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że papierkowym lakmusowym siły gospodarki jest właśnie transport, bo gdy spadają przewozy, to znaczy, że towar został w magazynach, zaczęły rosnąć zapasy u producentów i w handlu. Przyznaje rząd też w to w dokumencie. Nie są składane też nowe zamówienia. Rada Ministrów podała, że przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego i firmy budowlane sygnalizowały, iż wskutek nasilającego się spadku zamówień będą nadal zwalniać ludzi z pracy, mają bowiem rosnące trudności z regulowaniem rachunków pensji i innych zobowiązań finansowych. Rząd, choć wiedział, nic oczywiście nie zrobił, by temu przeciwdziałać. Rada Ministrów przyznaje też, że sytuacja finansowa rodzin jest zła, spadają wynagrodzenia i świadczenia społeczne, mniejsze dochody uzyskują nie tylko pracownicy, ale też osoby prowadzące działalność na własny rachunek. To powoduje, że Polacy mają coraz mniej pieniędzy na wyżywienie, utrzymanie mieszkania i opłaty. Także w pewnym stopniu spadek jest zauważalny, myślę, we wszystkich grupach społecznych. Przede wszystkim w klasie średniej, no bo w klasie średniej najwięcej Polaków mamy, aczkolwiek klasa średnia również w Polsce zostaje, można powiedzieć, w pewien sposób likwidowana. Także inna ciekawostka dotycząca sytuacji ekonomicznej w kraju. Wyliczenia, jakie pokazał ostatnio amerykański Bloomberg, nie pozostawiając złudzeń, po 20 latach kapitalizmu polski pracownik zarabia jak w trzecim świecie. W tym zestawieniu tylko ciężko pracujący Filipińczyk zarabia dziennie mniej niż Polak. Amerykański serwis finansowy Bloomberg przygotował zestawienie godzinnej stawki za pracę na podstawie średnich miesięcznych zarobków. Znalazła się tam w nim także Polska. Jak wypadliśmy? Według wyliczeń polskich zarobków moglibyśmy pozazdrościć jedynie właśnie Filipińczykom, którzy zamknęli ranking tuż za Polską na ostatnim 30. miejscu. Nasze zarobki wydają się być żenująco niskie, gdy porównujemy je z innymi krajami. Średnia stawka godzinowa w Polsce to około 25 zł. Dla porównania, liderzy rankingu Szwajcarzy zarabiają średnio ponad 180 zł na godzinę, Niemcy 144, Francuzi 125. Niestety blado wypadamy także na tle mniej rozwiniętych krajów. Więcej od nas zarabiają Węgrzy, Słowacy czy Czesi. Także jak widzicie, sytuacja w kraju również jest potwierdzona przez organy rządowe i nie tylko organy rządowe, również przez różne agencje finansowe, które przyglądają się temu, można powiedzieć, z perspektywy neutralnej. Czy jest jakieś remedium na taką sytuację? Bo ten szokujący raport, który wydała Rada Ministrów, po prostu pokazuje, jak to się mówi, nagą prawdę, pokazują wręcz nagiego króla, który w zasadzie nic nie może na to poradzić, wręcz nie chce na to nic poradzić, realizuje plan NWO, którego między innymi zadaniem jest prowadzenie polityki depopulacji poprzez między innymi niszczenie gospodarek krajów. Także co można na to poradzić? Myślę, że co ciekawe, to również to, że akurat są już pewne mechanizmy, które pozwalają ludziom w jakiś sposób tworzyć nowe warunki ekonomiczne, można wręcz powiedzieć. I takim właśnie, taką właśnie ciekawą inicjatywą jest konferencja Nowa Ekonomia w Działaniu. Dziś mój kolega Dariusz Brzozowiec, który zajmuje się właśnie alternatywnymi walutami, poprosił mnie właśnie, żeby co nieco nagłośnić tą konferencję i ja myślę, że chwilkę tutaj poświęcimy na maleńką prezentację, także zapraszam do oglądania. One could imagine that a Martian lands in the wrong part of the track on Burlington, Vermont here, and sees all the problems that are not resolved,
kids that are not being mentored, elderly not taking care of, streets that are have potholes or whatever, and you know, and he asks, he notices that there are actually people and organizations perfectly capable and of resolving each one of those issues, and he asks the question, you know, what are you waiting for? And he said, we're waiting for money. And what is money? We don't have money in Mars, you know. What is money? Well, it's an agreement in a community to use something as a medium of exchange. Just about anything can do, as long as we have an agreement on it. He may leave this planet thinking there is no intelligent life here. Kiedy usłyszałam o nowej ekonomii, o tym, że powinno się zaczynać edukację ekonomiczną w zasadzie od dziecka, od szkoły podstawowej, no to stwierdziłam, że rzeczywiście jest w tym trochę prawdy, ponieważ z domu nie każdy z nas wynosi wiedzę na temat postępowania z pieniędzmi chociażby, takiego dobrego traktowania pieniędzy, na temat przedsiębiorczości, a z drugiej strony też szkoła tego no, nie daje, nie uczy nas tego. I teraz pytanie, czy szkoła powinna uczyć również o pieniądzach, bo to jest temat, którego się unika w domu przy wychowaniu dzieci. Dzieci mają się uczyć, dzieci mają się rozwijać, ale pieniędzmi mają się nie interesować. Ewentualnie kieszonkowe dostać. Kieszonkowe. I też z tym kieszonkowym jest problem, ponieważ rodzice często nawet pytają, tak, nas nauczycieli gdzieś tam wysyłają dzieci na jakieś kolonie, na wycieczki, dają pani pieniądze do przetrzymania, żeby dzieci przypadkiem nie wydały tego na raz. Także widać ten problem zarówno w szkole, jak i no później po szkole, wiadomo, jak to jest, jak się zaczyna praca, nie ma się takiego doświadczenia w gospodarowaniu tymi pieniędzmi, pojawiają się problemy. Pieniądz jest w tej chwili traktowany jako dobro rzadkie, jako towar i w tej chwili mamy paradoksalną sytuację, bo z gospodarki PRL-owskiej, gdzie strumieniami pieniężnymi rządzili urzędnicy i tak naprawdę pieniądz miał wtórne znaczenie w stosunku do tego, co się działo, to liczył się plan produkcji, to tu jesteśmy teraz w sytuacji, gdzie rynek decyduje o wszystkim, o każdym aspekcie naszego życia. Jesteśmy utowarowieni, słuchajcie, utowarowieni jako ludzie. Totalnie odwrócono porządek rzeczy, więc jesteśmy w sytuacji, kiedy tak naprawdę jako towar czasami przestajemy się liczyć, czasami kiedy jesteśmy nieużyteczni dla systemu, znajdujemy się na marginesie i stąd ten obszar wykluczenia społecznego się zwiększa. Nie ma pieniądza. Nie ma pieniądza. Ten towar, który jest oferowany, on musi mieć pokrycie w pieniądzu. Bo jak nie ma tego pieniądza, to wszystko pada. Po prostu to jest absurd dzisiejszej sytuacji. A może to zaplanowana sytuacja, żeby zniewolić ludzkość do końca w nowoczesny sposób? Z jednej strony postęp technologiczny, który w naturalny sposób musi zmniejszać zatrudnienie, a ponieważ ludzie muszą z czegoś żyć, więc mamy dla was pieniądze. Tych pieniędzy oczywiście nie ma, tylko oni sobie je biorą po prostu. Na zasadzie to ja teraz biorę od ciebie twoją przyszłą pracę. Tak. Po prostu jakbyś ty przyszła do mnie, czy ja do ciebie powiedział, słuchaj, dam ci pieniądze, bo ty mi teraz dajesz pracę na 20 lat do przodu, mam ciebie już jako niewolnika. Niewolnika ekonomicznego. Pojadę tobie na twój majątek. Ale tak, ale to jest mało, bo nie tylko, że stajesz się niewolnikiem, ale stajesz się równocześnie, stajesz przed wyborem moralnym. Przez całe życie stoisz przed wyborem moralnym. Jakim? Czy możesz szefowi dać sobą pomiatać i być odpowiedzialnym ojcem rodziny, czy też zachować godność ludzką i dzieci, żeby umierały z głodu? Po prostu przed takim dylematem stoimy i to jest straszne. Tracimy swoją godność. Dlatego, wiesz, jeśli ktoś mówi, że oburzeni mają wychodzić na ulicę i mają protestować, to nie tędy droga. Oburzony, który wychodzi na ulicę, staje w pozycji niewolnika żądającego poprawy warunków życia. Straciliśmy swoją podmiotowość. Oburzony musi zamienić się w obudzonego, który rozumie te mechanizmy i który zmieniać to będzie. My nie mamy żądać, to my mamy zmieniać. I oburzony musi się zmienić w obudzonego, czyli świadomego tych mechanizmów i powiedzieć dość. Po prostu zmieniam to. Jeśli byście mnie zapytali, a zapytaliście, co sądzę na temat roku 2013, to przyszłość będzie należała, słuchajcie, nie do 5 kontynentalnych walut, nie do jednej kontynentalnej waluty, o której też się mówi, będzie należała do tysięcy lokalnych walut.
do tysięcy lokalnych walut używanych przez społeczeństwa w określonych regionach geograficznych. Sami będą kreować te waluty. Sami będą nadawać im wartość, sami będą określali zasady posługiwania się tą walutą tak, by to pies machał ogonem, a nie ogon psem. To jest przyszłość dla walut i to zmieni świat na lepsze. Dziękuję. System bankowości centralnej sterowanej poprzez kartele jest obecnie dostrzegany przez coraz większe rzesze ludzi myślących odmiennie do tak zwanych ustalonych standardów. Efektem tego jest próba bojkotu uczestnictwa w systemie poprzez przenoszenie części transakcji do systemu alternatywnych walut. Obecnie na świecie funkcjonuje około 5000 inicjatyw zmierzających do popularyzacji alternatywnych regionalnych walut. Dzięki nim rozkwita lokalna przedsiębiorczość, gdyż środki można wydawać w danym regionie, na lokalnym rynku, gdzie ludzie znają się i mają do siebie zaufanie. Prywatny pieniądz bywa wart wtedy więcej niż narodowa waluta. I takich rozwiązań nam właśnie trzeba. Ja się zastanawiam, dlaczego opozycja, czy też Solidarność, nie skandują właśnie tego typu rozwiązań, dlaczego się o tym w ogóle nie mówi. Mówi się raczej o wyciąganiu ludzi na ulicę, a przecież rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. I właśnie dobrze, że takie konferencje mają miejsce, że ludzie chcą rozmawiać o tego typu inicjatywach. Także ja jeszcze raz tutaj przypomnę, że będzie ona miała miejsce 12 października w Warszawie, w gmachu Biblioteki Narodowej na Alei Niepodległości 213. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych i przechodzimy do następnej informacji, ponieważ ostatnio coś dużo jest tych takich, można powiedzieć, raportów związanych z jakby ze stanem, niech będzie wszystkiego w naszym kraju. Tym razem to, co właściwie określiła NIK, Najwyższa Izba Kontroli, jako, no, źle ocenia ona system, można tak powiedzieć, tak, a więc ocena jest bardzo negatywna. No i tutaj mamy kolejny dowód na to, jak oczywiście takie podstawowe rzeczy, które mają służyć ludziom, kompletnie, no, są oderwane od rzeczywistości, można powiedzieć, krajów zachodnich, tych standardów, gdzie jednak te systemy antykryzysowe w jakiś sposób ratują rzeczywiście ludziom życie. NIK ocenia, że struktura i organizacja obrony cywilnej od wielu lat pozostaje anachroniczna, maleje liczba formacji, zmniejsza się liczba osób powołanych do ochrony cywilnej, niewystarczające jest też jej wyposażenie. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli obecny stan obrony cywilnej uniemożliwia jej sprawne włączenie się do usuwania skutków klęsk żywiołowych, a w przypadku wojny przejęcie zadań związanych z ochroną ludności. Wyniki kolejnych kontroli Najwyższej Izby w zakresie szeroko pojętej ochrony ludności uprawniają do stwierdzenia, że nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikają niejednokrotnie nie tylko z zaniechań w podejmowaniu jakichkolwiek działań, ale także z ograniczenia się do literalnego stosowania przepisów prawa bez należytej refleksji nad celem. Kontrolerzy też podkreślają, że telefon 112, czyli to centrum powiadamiania ratunkowego, zamiast być dyspozytorami dla służb, kierować akcjami ratowniczymi, dysponować siłami pełnią rolę odbierającego telefon i przekazującego zgłoszenia dalej do odpowiednich służb. To niezgodne z założeniami zapisanymi ustawowymi. Opóźnia się też uruchomienie systemu natychmiastowej lokalizacji osób dzwoniących na numer 112. Powinien on działać do końca tego roku, ale zdaniem Izby ten termin jest nierealny. Osoba dzwoniąca pod 112 w dalszym ciągu nie może mieć pewności, że zgłoszenie zostanie odebrane, a operator automatycznie otrzyma wiarygodne dane o jej lokalizacji. Nie jest też nadal zintegrowane elektroniczne formularze danych o zdarzeniach wypełniane przez operatorów.
Jest tutaj, mam więcej takich drobiazgów, można powiedzieć, aczkolwiek wnioski są jasne jak słońce. Jeśli coś Wam się stanie, czy też jakakolwiek katastrofa większych rozmiarów miałaby miejsce w Polsce, oczywiście służby w Polsce są nieprzygotowane, brak oczywiście środków na to, brak, a czy to jest wynikiem niegospodarności? Nie sądzę, ja myślę, że jest to właściwie celowe działanie po to, żeby oczywiście w jakichś sytuacjach wyjątkowo krytycznych jeszcze bardziej skomplikować ludziom życie, bowiem w innych krajach wszelkie tego typu służby ratunkowe mają oczywiście możliwość i szybkiego reagowania, i jednocześnie namierzenia takiej osoby. U nas, jak widzicie, tego typu rozwiązania no, nie mają możliwości funkcjonować normalnie. Kolejna ciekawostka, bowiem oczywiście nie oznacza to oczywiście koniec, ruch Palikota przestaje istnieć, 6 października powstanie nowa partia, zacznie się tutaj kolejna dekada w polityce, jak to określił Palikot, no, jego ruch będzie przechodził do historii. Warto również zaznaczyć, że będzie tutaj jakaś kontynuacja oczywiście, bo przecież Palikot, można powiedzieć, w pewnym sensie jedna z takich osób bardzo mocno zaangażowanych w wprowadzanie tych regulacji nowego porządku świata, prawda, bowiem on w Polsce gra rolę taką dosyć egzotyczną, a właściwie całe NWO jest takie na naszą obecną percepcję bardzo egzotyczne. Cóż się dzieje takiego, że ruch Palikota przestaje istnieć? Wielu ludzi tutaj myśli o tym, że po prostu Palikot w najzwyklejszy sposób traci poparcie i być może to jest taką podstawową przyczyną tego wszystkiego. Możemy dopisywać do tego zdarzenia różne teorie, ale o jednej trzeba pamiętać. Finansowanie partii politycznych to jest bardzo istotny temat. Palikotowi już raz nie udało się rozliczyć z pieniędzy partyjnych, dlatego zmienił już raz nazwę partii poprzez jej rozwiązanie i zawieszenie i zawiązanie jej na nowo. Jego poprzednie ugrupowanie, tak zwany Ruch Poparcia Palikota, nie złożyło w 2011 roku do Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania o źródłach pozyskiwania środków finansowych w 2010, co upoważniło Polski Komitet Wyborczy do złożenia wniosku o wykreślenie tego ugrupowania z ewidencji partii politycznych. Gdyby chciał tylko zmienić nazwę, mógłby to zrobić, nie przerywając życia swojej partii, ale jak widać, rozliczenie się z kasy nie jest jego mocną stroną, także nie pożegnamy się jeszcze z tym panem tak prędko. Sądzę właśnie, że to jest jakaś forma transformacji w naszym odbiorze na gorsze. Oczywiście w samej koncepcji Palikota na razie nic na ten temat nie wiadomo. Oczywiście jest to tajemnica. Dowiemy się więcej właśnie 6 października. Zobaczymy, jaka będzie nowa nazwa, jaki będzie nowy program, aczkolwiek nie sądzę, żeby tutaj Palikot jeszcze miał ochotę się poddać. Tymczasem przejdźmy do Unii Europejskiej. Nigel Farage, dawno go nas nie było, dawno się, można powiedzieć, nie dzieliliśmy tym, co w Unii Europejskiej się dzieje, gdyż no, jakby nie za często on ostatnio występuje, aczkolwiek mam tu bardzo ciekawą informację, także myślę, że skomentujemy to czymś oczywiście zaskakującym. Thank you. 25 years ago, Mrs. Thatcher recognized the truth behind the European project. She saw that it was about taking away democracy from nation states and handing that power to largely unaccountable people. Knowing as she did that the euro would not work, she saw that this was a very dangerous design. Now, we in UKIP take that same view, and I've tried over the years in this Parliament to predict what the next moves would be as the euro disaster unfolded. But not even me in my most pessimistic of speeches would have imagined, Mr. Wren, that you and the others in the Troika would resort to the level of common criminals and steal money from people's bank accounts in order to keep propped up this total failure that is the euro. You even tried to take money away from the small investors in direct breach of the promise you made back in 2008. Well, the precedent has been set. And if we look at countries like Spain, where business bankruptcies are up 45% year on year,
We can see what your plan is to deal with the other bailouts as they come. I must say, the message this sends out to investors is very loud and clear. Get your money out of the Eurozone before they come for you. What you have done in Cyprus is you've actually sounded the death knell of the euro. Nobody in the international community will have confidence in leaving their money there. And how ironic to see the Russian Prime Minister, Dmitry Medvedev, compare your actions and say, I can only compare it to some of the decisions taken by the Soviet authorities. And then we have a new German proposal that says that actually what we ought to do is confiscate some of the value of people's properties in the southern Mediterranean Eurozone states. This European Union is the new communism. It is power without limits. It is creating a tide of human misery, and the sooner it is swept away, the better. And what of this place? What of the Parliament? This Parliament has the ability to hold the Commission to account. I have put down a motion of censure debate on the table. I wonder whether any of you have the courage to recognise it and to support it. I very much doubt that, and I'm minded that there's a new Mrs. Thatcher in Europe, and he's called Fritz Bolkestein, and he has said of this Parliament, remember he's a former commissioner, it is not representative anymore. For the Dutch or European citizen, the European Parliament is living out a federal fantasy which is no longer sustainable. How right he is. Podczas gdy europejski kryzys ciągle zbiera żniwa, politycy Unii postanowili upomnieć się o podwyżki. Przychylną opinię w tej kwestii już wydał rzecznik Trybunału Unii. Teraz ostateczną decyzję podejmą sędziowie Trybunału. O zwiększenie zarobków eurokratów walczy Komisja Europejska, powołując się na przepisy sprzed 40 lat. Te gwarantują urzędnikom coroczną waloryzację pensji zgodnie ze wzrostem zarobków w dowolnych 8 krajach członkowskich Unii i zwiększaniem się kosztów pobytu dyplomatów w Brukseli. Absurdalny w świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unii pomysłem Komisji Europejskiej zgodzić się nie chciały państwa członkowskie, dlatego też sprawa trafiła do Trybunału. Niemoralne pobudki eurokratów nie przeszkadzają natomiast rzecznikowi Trybunału Unii, który zaakceptował wniosek. Mimo że wiążącą decyzję podejmą dopiero sędziowie, to zważywszy na akceptację rzecznika generalnego, jest ona tylko kwestią czasu. Także jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej, można powiedzieć, władzy, bo to wszystko równolegle oczywiście posuwa się do przodu. No i co można powiedzieć, nie daje to żadnej wymiernej korzyści dla nas, obywateli Unii. Oczywiście możemy obserwować to i też zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że Unia jest absolutnie porażką, jest tworem, który powstał właśnie po to, żeby ułatwić kolaps ekonomiczny na świecie i tego właśnie świadkami jesteśmy, tego jak i jednocześnie rządza pieniądza tych eurokratów wzrasta i jednocześnie wzrasta proporcjonalnie do tego bieda w państwach członkowskich. Przejdźmy teraz do Stanów. Ciekawa analiza pojawiła się w Pulsie Biznesu. Różnica między stopą bezrobocia wśród najbogatszych Amerykanów a notowaną wśród najbiedniejszych obywateli tego kraju jest największa w historii. Stopa bezrobocia wśród najbiedniejszych rodzin, czyli o dochodzenie poniżej 20 tysięcy dolarów, przekroczyła 21% i jest niemal równa tej, jaką notowano w Ameryce podczas wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku. Stopa bezrobocia wśród rodzin o dochodzie powyżej 150 tysięcy dolarów rocznie wynosi 3,2%, co oznacza poziom określony zwykle jako pełne zatrudnienie. Analitycy wskazują, że w tym samym czasie Amerykanie o średnim dochodzie są coraz bardziej zmuszani do podejmowania niskopłatnych prac. Wielu z nich wypycha z rynku pracy osoby o niskich kwalifikacjach. Także co ciekawe, jeszcze jest taka informacja tutaj, około 18 października rząd amerykański może ogłosić niewypłacalność, jeśli politycy w Waszyngtonie nie uzgodnią podwyższenia limitu zadłużenia. Najpóźniejszą datą na podwyższenie limitu jest 5 listopada, także potwierdza to sierpniowe ostrzeżenie sekretarza skarbu Jacoba Lewa, który mówił, że rząd w połowie października wyczerpie możliwość zaciągania pożyczek i zostanie jedynie z 50 miliardami dolarów gotówki w ręku. Rząd Ameryki nigdy nie ogłosił niewypłacalności. Limit zadłużenia wynosi zaledwie 16,7 miliarda. Także oczywiście tutaj ja sądzę, że
szef Fedu, czy też w ogóle wszystkie te działania, które obecnie już niejednokrotnie doprowadzały do podobnej sytuacji, spowodują jedynie dalszą możliwość zaciągania kredytów i zadłużania się. Aczkolwiek dużo się mówi w kontekście również obozów FEMA, tych obozów, które no, są przygotowywane na jakieś niesamowite wydarzenia, aczkolwiek doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że w pewnym sensie nie da się tej bańki dmuchać w nieskończoność i w pewnym momencie oczywiście ten dług nie będzie mógł być zaciągany dalej. Także tak to właśnie wygląda w Ameryce. Jak już jesteśmy w Ameryce, ostatni bardzo ciekawy temat, no, strzelanina kolejna, temat Syrii trochę przycichł, aczkolwiek no, media potrzebują właśnie utrzymywania tego stanu napięcia na świecie. No i mamy tutaj kolejną zastępczą historię, zabójca 12 osób w Waszyngtonie. 12 osób zginęło, 4 zostały ranne w poniedziałek na skutek strzelaniny wszczętej prawdopodobnie przez 3 napastników w Waszyngtonie na terenie kompleksu podlegającego pod marynarkę wojenną USA. Do strzelaniny doszło w Navy Yard, nieczynnej stoczni i fabryce broni, a prowadzący dochodzenie jeszcze nie odnaleźli dowodów, by strzelanini w Navy Yard, w której zginęło 13 osób, w tym napastnik zidentyfikowany jako Aaron Alexis, brał udział jeszcze jeden człowiek. W zasadzie, co mnie tutaj w tej sytuacji zainteresowało, to jest to właśnie, co widzicie w nagłówku. Słyszał głosy w swojej głowie. Ja tylko dla ludzi, którzy co nieco siedzą w temacie, można powiedzieć, spisków, polecam poczytać sobie, czym jest program MK Ultra. I ja myślę, że ponieważ coraz więcej takich rzeczy się dzieje, dzisiaj też słyszałem, że w Austrii podobna sytuacja, nagle ludziom odwala coś i zaczynają strzelać do ludzi, do niewinnych, nieuzbrojonych ludzi, a w Ameryce ostatnio to jest bardzo popularne. Taka może moja mała dygresja, że być może jest to oczywiście możliwość, tak, że jest to powiązane oczywiście z projektem, o którym wspomniałem, ale jest też oczywiście inne wyjaśnienie tego. No, zaraz po tym wydarzeniu mieliśmy informację tego typu, że demokratyczna senator, czyli partii demokratycznej z Kalifornii, Dianne Feinstein, oczywiście wznowiła, można powiedzieć, swoje żądania do wprowadzenia nowej kontroli broni, także to, o czym mówiono już dawno temu, że Ameryka przygotowuje się do rozbrojenia klasy średniej, musi mieć jakąś przyczynę i tego typu wydarzenia będą nas zbliżały właśnie, nas, mówię, mam na myśli Amerykanów, w zasadzie do tego procesu rozbrojenia, gdyż jak doskonale zdajecie sobie sprawę, jakakolwiek, można powiedzieć, turbulencja, czy to w ekonomii, czy też z jakiegoś każdego innego powodu w Ameryce, no, stanowi w pewnym sensie zagrożenie dla rządzących, ponieważ no, tam, jak wiecie, prawo do broni jest bardzo popularne i też broni w Ameryce jest najwięcej na świecie, jeżeli chodzi o ilość ludzi, o cywilów. Także mamy tutaj tradycyjny mechanizm akcja-reakcja, ale zawsze ja myślę, tego typu sytuacje w Ameryce, które się dzieją, właśnie skłaniają nas ku temu, żeby oczywiście zastanowić się też nad tym, no, jaki jest sens robienia tego typu zamachów, czy też co ewentualnie rządzący, ponieważ ja też podejrzewam, że to wszystko w jakiś sposób mogłoby być rozegrane. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że operacje typu False Flag w Ameryce niejednokrotnie miały miejsce, a myślę, że ta właśnie jest jedną z nich. Temat Syrii zniknął z mediów na moment w takim grubszym, można powiedzieć, wydaniu, dlatego tego typu wydarzenia jak najbardziej muszą utrzymywać to wysokie napięcie, można powiedzieć, które w ostatnich tygodniach towarzyszyło nam w związku z tematem Syrii. A Syrię sobie możemy, można powiedzieć, skomentować w taki, a nie inny sposób, bowiem podczas ataku chemicznego, który miał miejsce 21 sierpnia, podobno mogła zostać użyta 350
litrów, można było użyć 350 litrów sarinu i to jest informacja z głównej siedziby ONZ. Do takich wniosków doszli inspektorzy Światowej Organizacji, których raport został przedstawiony członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ przez sekretarza generalnego Ban Ki-moona na zamkniętym posiedzeniu. Wczoraj na oficjalnej stronie internetowej ONZ zostało opublikowane zdjęcie pierwszej strony tego raportu. Można na nim wyraźnie odczytać stwierdzenie, że na przedmieściu Guta użyte zostały trujące substancje. Inspektorzy ONZ, którzy zbadali miejsca użycia broni chemicznej pod Damaszkiem w sierpniu tego roku, doszli do wniosku, że głowice bojowe użytych pocisków mogły być wykonane zarówno zwykłym, jak i rzemieślniczym sposobem. W poniedziałek sekretarz generalny otrzymał od ekspertów raport w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii i zaprezentował go podczas posiedzenia. Według danych raportu eksperci nie znaleźli samych głowic bojowych załadowanych przypuszczalnie substancją trującą, sarinem. Jednocześnie na zachodniej części jednego z pocisków znajdowały się elementy naniesione literami cyrylicy. Sekretarz generalny ONZ nazwał w poniedziałek użycie broni chemicznej w Syrii zbrodnią wojenną. Oznajmił on również, że inspektorzy nie zdołali określić dokładnej liczby ofiar użycia broni chemicznej. No ta liczba oscyluje według różnych źródeł między 500 a 1500 ofiar. Jak powiedział, tylko kiedy sytuacja to pozwoli, eksperci wrócą do Syrii w celu sprawdzenia doniesień o innych przypadkach użycia broni chemicznej. Z takim oświadczeniem wystąpił on podczas prezentacji raportu grupy ekspertów ONZ. Minister Spraw Zagranicznych Francji natomiast powiedział, że raport inspektorów ONZ w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii nie pozostawia wątpliwości, że odpowiedzialny jest za to syryjski rząd. Treść raportu obciążająco potwierdza masowe użycie gazu, wzmacnia to stanowisko tych, którzy informowali o winie tak zwanego reżimu. Eksperci ONZ uznali za przekonujące dowody użycia broni chemicznej w Syrii. Jednocześnie według ich danych w ataku chemicznym na przedmieściu Damaszku użyte zostały pociski klasy Ziemia-Ziemia. I też, co ciekawe, rezolucja bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii, która będzie dotyczyła trybu przekazania broni chemicznej, bo jak wiemy, Asad zgodził się na oddanie właśnie broni i tutaj takie stanowisko potwierdzili w Paryżu szefowie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, podczas rozmów z prezydentem Republiki Francisem Hollande. Wszyscy uczestniczy spotkań, do którego dołączył także szef MSZ Francji, opowiedzieli się za tym, aby został opracowany dokładny harmonogram przekazania tej broni chemicznej. Także można powiedzieć, że mamy w tej chwili takie bardzo ciekawe to rozwiązanie. Bardzo szybko to się oczywiście rozegrało. Amerykanie nadal są w tym rejonie, oczywiście wszyscy jego koalicjanci również. I ja myślę, że jeszcze dłuższy czas tam pozostaną. Napięcia wokół Syrii są podsycane sztucznie. Oczywiście tutaj jest akurat bardzo ciekawy dowód na to. Syria, wybuch przy granicy tureckiej, kilkanaście osób rannych. No, to nie tylko jedno takie zdarzenie. Wczoraj również został zestrzelony śmigłowiec. Także, jak widzicie, mimo iż pewne rzeczy zostały ustalone, to jednak wbrew pozorom nadal syjoniści chcą tej wojny. Zresztą, moim zdaniem, Syria i samo to rozwiązanie pokojowe niczego nie zmieni. Zresztą Assad zaczął stawiać warunki. Powiedział, że oczywiście odda tą broń pod warunkiem, że Amerykanie zrezygnują z takiej retoryki wojennej. Nie wiem, jak to się będzie miało oczywiście do finału i do samego przekazania, aczkolwiek taki proces likwidacji tej broni to według niektórych ekspertów może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Aczkolwiek nie jest też powiedziane, że to rozwiązanie cokolwiek przyniesie. Mówi się już też o ewentualnej interwencji, która będzie stanowić przejście do tak zwanej drugiej fazy konfliktu. Nie ma wątpliwości, że nawet dwudniowe naloty sił NATO zadadzą większe straty niż rebelianci przez 2,5 roku. Eliminacja Asada doprowadzi do starcia wojowników sponsorowanych przez Waszyngton z islamistami. Możliwy będzie rozpad państwa i anarchia w stylu tego, co widzieliśmy w Somalii, czy Libii, czy Afganistanie. Ciężko stwierdzić, jak wyobrażał sobie przyszłość Syrii Obama, gdy groził palcem przed kamerami. Nie mógł myśleć, że po obaleniu Asada islamiści grzecznie zaakceptują nowy ład i zaczną odbudowywać kościoły, a jako podziękowanie dla sojuszników postawią też synagogę. Nawet jeśli syryjska armia zostanie rozbita, to pod bronią powstaną liczni zwolennicy obecnego prezydenta, tak jak to obserwowaliśmy w Libii. Cały czas oczywiście trwają walki, również w Libii właśnie z tymi można powiedzieć bojówkami, z tymi, którzy w jakiś sposób
popierali politykę Kaddafiego. Tak samo tutaj ja myślę, że ta sprawa się troszeczkę przeciągnie, aczkolwiek w całej, można powiedzieć, polityce i planach NWO Syria absolutnie nie może pozostać państwem, które stawia tak wyraźny opór, tym samym działając ludziom na świadomość, bowiem wielu ludzi rzeczywiście dostrzega te prowokacje i akurat nie wydaje mi się, żeby Amerykanie tak łatwo odpuścili tutaj tą całą prowokację w zasadzie, bo wszystko oczywiście, co obserwujemy przez ostatnie 2,5 roku w Syrii, jest niczym innym jak prowokacją w celu wprowadzenia również polityki NWO w tym regionie, a tym samym torowania sobie drogi do Iranu. Ja tylko się zastanawiam, czy Assad jest, można powiedzieć, w pewnym sensie również uwikłany w tą politykę NWO, a to, co się teraz dzieje w Syrii, nie jest tylko fragmentem całego przedstawienia. No czas pokaże, jak to będzie wszystko wyglądało. Póki co świat, można powiedzieć, odetchnął, aczkolwiek z tego, co wiem, z tego, co przekazują niezależne media, wojska sojuszników tutaj zostają cały czas w tym samym regionie, nic się nie zmienia, wszyscy czekają. Także zobaczymy, czy Assad rzeczywiście szybko przeprowadzi ten proces i uda się zażegnać ten kryzys. Dziś mówię Wam, że ja w to nie wierzę, czas pokaże, no i będziemy obserwować dalej. Inny ciekawy temat, myślę, że to sobie pominę. Tak, szczepienia. Miliony małych dzieci są szczepione co roku, nikomu to nie przeszkadza, że ani rodzice, ani lekarze nie wiedzą dokładnie, jakie trucizny są wstrzykiwane ich pociechą. Do 6 roku życia każde dziecko dostaje do 30 szczepionek. Opublikowane ostatnio w Ameryce wyniki badania wskazują, że tylko w samych Stanach w ciągu ostatnich 20 lat w wyniku powikłań poszczepiennych zmarło 145 tysięcy dzieci. Badanie opublikowano w periodyku Human and Experimental Toxicology i oparte jest o dane Vaccine Adverse Events Reporting System, czyli służby powiadamiania o negatywnych odczynach poszczepiennych. Być może zgonów było nawet więcej, ale często nie są one wiązane ze szczepieniami. Współczesna medycyna dla zdrowych ludzi, bo przecież szczepi się zdrowych, jest pełna tajemnic. Gdyby szczepienia były takim zbawieniem, jak trzeba by ich reklamować, to nie trzeba byłoby ich właśnie reklamować w telewizji. Koncerny farmaceutyczne główny interes robią jednak na kontraktach z państwami, które z pieniędzy podatnika stworzyły zinstytucjonalizowany system szczepień. To jest informacja ze zmiany na ziemi.pl, aczkolwiek tego typu rzeczy potwierdzają, tego typu statystyki potwierdzają również te działania, które są wynikiem polityki NWO. Tu na zdjęciu widzicie Billa Gatesa, wielkiego orędownika redukcji populacji w Afryce i w ogóle tego typu rozwiązań technologicznych, można powiedzieć. Bill, wiadomo, schrzanił Windowsa i postanowił być może pogrzebać przy czymś innym i właśnie tego typu efekty są zauważalne na tego typu sprawozdaniach, jakim się tutaj z Wami teraz dzielę. Sądzę, że te statystyki są dużo większe. Na pewno w jakiś sposób w Ameryce jest również lobby, które kontroluje tego typu informacje właśnie po to, żeby nie wywoływać paniki. Wszyscy doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że depopulacja wszystkimi możliwymi środkami jak najbardziej sprzyja planom NWO, tym samym nadal będą oni tego typu rzeczy lansować, a pamiętajcie, że jeszcze mamy ostatnio sezon tych wszystkich HN1, 7, 9 numerów będzie przybywać, chorób będzie przybywać, tym samym możliwości wprowadzenia tego typu rewelacji w krajach będą całkowicie usprawiedliwione, a statystyki zawsze będą w jakiś sposób zaniżone, czy też w ogóle nie będą wypływały na powierzchnię. Być może niektóre szczepienia są rzeczywiście korzystne, tylko jak ustalić, które co jakiś czas może dowiadujemy się przecież o kolejnych wycofanych preparatach, no ale czy też można ryzykować zdrowiem dziecka, licząc, że nic złego się nie stanie? Ja nie sądzę. W Polsce jest przymus szczepienia dzieci. W razie uchylania się od obowiązkowych szczepień wojewoda może wymierzyć rodzicom karę około 10 tysięcy złotych. Mandat, który może być wznawiany w nieskończoność. Także moja rada, nie szczepcie
dzieci. Zresztą jest bardzo dużo ciekawych informacji na ten temat w sieci, również mamy tutaj w Polsce wiele organizacji, które się tym zajmuje. Także ja polecam naprawdę wszystkim młodym rodzicom zainteresowanie się tym tematem, gdyż absolutnie nie można tej sprawy traktować osobno. Na to też należy spojrzeć w taki sposób całościowy i jak najbardziej wszyscy ci, którzy starają się zbadać, czym jest nowy porządek świata, czym są elity, w pewnym momencie zetkną się właśnie z tymi informacjami, z tymi eksperymentami, które robiono już w czasie II wojny światowej. Także temat jest bardzo ciężki, ale polecam wszystkim właśnie po to, żeby uświadomić sobie, jaki jest ten świat sterowany przez NWO, który, jak się wydaje ludziom, w zasadzie jeszcze nie istnieje, a w mojej ocenie NWO istnieje już co najmniej od 100 lat. Także przejdźmy dalej. Kolejny mit obalony, koniec globalnego ocieplenia i upadek prognozowania za pomocą modeli komputerowych, prisonplanet.pl. Bardzo ciekawy artykuł, polecam przeczytać go w całości. Dla Was w tej chwili wyłącznie fragment. Doskonale, myślę, znacie tą sytuację, bo również w mainstreamie dużo się o tym mówiło, dużo pieniędzy się z Państw wyciągnęło na tego typu, można powiedzieć, zaradzenie tej sytuacji. A tu okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że era globalnego ochłodzenia wydaje się być przed nami, po tym jak w ubiegłym roku zarejestrowano niezwykłą ekspansję oceanicznego zlodowacenia. Także nie globalne ocieplenie, a globalne ochłodzenie. Nawet ostatni raport Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu ONZ wskazuje na to, że według wielu naukowców era globalnego oziębienia jest właśnie w toku. Okazuje się, że przewidywanie globalnego ocieplenia było jedynie apokaliptycznym straszeniem opartym na błędach modelów komputerowych. Na przykład w 2007 roku BBC poinformowało, że Arktyka nie będzie miała lodu w lecie 2013 roku. Obecnie lato 2013 jest za nami. Tutaj jest taki piękny rysunek, który to pokazuje, jak to wygląda. Po lewej stronie widzicie rok 2012, po prawej 2013. Jednak pokrywy lodowej przybyło o 60% w stosunku do roku poprzedniego. Niemniej jednak istnieje wielu naukowców, w cudzysłowie, którzy wierzą tak głęboko w ich argumenty, także i oni właśnie zostali zmuszeni do wymyślenia jakiegoś skomplikowanego, nowego wytłumaczenia, by wyjaśnić powstanie lodu w Arktyce. I to wytłumaczenie jest teraz nazywane pauzą. Także mówią szybko, że rozwijające się lodowce są spowodowane pauzą w globalnym ociepleniu. Nie wiem, jaka jest logika w tym, część lemingów to zapewne kupi, ale my tego nie kupujemy oczywiście i to, co w klimacie teraz, bo będzie to miało oczywiście przełożenie. Mamy tutaj bardzo ciekawą informację, co sądzą o najbliższej zimie Rosjanie. Już za 3 miesiące Polskę czeka zima stulecia, wieszczą naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk. Rosyjscy synoptycy stwierdzają, że zima będzie nie tylko długa, ale także najmroźniejsza na przestrzeni ostatniego stulecia. Ta teoria Rosjan ma na temat polskiej zimy właśnie takie stwierdzenie. Zgoła odmienne zdanie, jak wspomniałem, mają Amerykanie, według których ta pora roku będzie łagodna, z temperaturami oscylującymi około 0 stopnia. Jaka zima czeka nas w tym roku? Kto będzie miał rację, Rosjanie czy Amerykanie? O tym, jak będzie, przekonamy się już za 3 miesiące. Niezależnie jednak od tego, który z modeli się sprawdzi, nadchodząca zima może okazać się zimą stulecia, bo według jednych ma być rekordowo łagodna, a według drugich wyjątkowo ostra. Także zastanawiam się tylko właśnie, jak ludzie odbiorą tego typu rewelacje, gdy rzeczywiście przyjdzie taka bardzo ostra zima i się okaże, że 800 miliardów dolarów, które zostały wpakowane w walkę z globalnym ociepleniem, poszło w błoto. Al Gore dostał Nagrodę Nobla, wiele różnych instytucji, w tym podatek węglowy i wiele innych tego typu rewelacji zostało pięknie, można powiedzieć, wdrożonych w politykę międzynarodową. Tymczasem no, klimat zachowuje się w sposób nietypowy, no ale to jest po prostu pauza. Także ja myślę, że tą bardzo ciekawą pauzą zakończymy dzisiejszy program. Ja przypominam, więcej informacji znajdziecie na mojej stronie
wolnaludzkośćpolska.świadoma.pl. Zapraszam do naszej grupy facebookowej, do rejestrowania się na naszym portalu społecznościowym. Chcecie nas wspierać, chcecie współpracować, piszcie do mnie na kontakt@wolnaludzkość.pl. A chciałbym jeszcze podzielić się z Wami małą ciekawostką. Pracujemy intensywnie nad stworzeniem studia. Już myślę pora, w zasadzie pewne okoliczności ułatwiły nam, można powiedzieć, taką możliwość. Pracujemy nad naprawdę wieloma różnymi projektami i bardzo chętnie współpracowalibyśmy z Wami, bowiem pomysłów mamy coraz więcej, aczkolwiek coraz trudniej z czasem, także jeżeli mielibyście ochotę wziąć udział w takiej właśnie inicjatywie tworzenia nowej rzeczywistości, tworzenia tego typu rozwiązań, to również piszcie do mnie na kontakt@wolnaludzkość.pl. Zapraszam wszystkich do tworzenia nowego Matrixa właśnie w taki sposób alternatywny, tworząc tego typu nowoczesne rozwiązania, które w jakiś sposób mogą wpłynąć na świadomość tutaj w Polsce. Fajnie jest, że powstają w Polsce również te niezależne waluty. Bardzo się cieszę, że Darek Brzozowiec w końcu swój wieloletni projekt ma w końcu na ukończeniu i że pierwsza tego typu waluta profesjonalna, można powiedzieć, ruszy w naszym kraju. Ja oczywiście będę starał się współpracować z Darkiem. Będziemy, myślę, wiązali te sprawy ekonomiczne, o których ja mówię w moim programie, i będziemy w jakiś sposób starali się poprzez pokazywanie realizmu tychże właśnie, można powiedzieć, anomalii społecznych, jakie stwarza nam NWO, będziemy mogli zaprezentować czy też zaproponować ludziom właśnie alternatywę w postaci tego typu rozwiązań. Także zachęcam wszystkich do tworzenia nowego Matrixa według własnej świadomości i też zachęcam do współpracy z nami. W tym tygodniu sądzę, że to będzie już wszystko. Zapraszam tradycyjnie za tydzień we wtorek, aczkolwiek nie wiem, czy zdążę, bo muszę pojechać do Niemiec, aczkolwiek sądzę, że mi się uda wrócić, zdążyć, także polecajcie mój program znajomym, zaglądajcie na polskieświadomą.pl. Pozdrawiam Was serdecznie, nie dajcie się Matrixowi i do usłyszenia za tydzień.